Cześć, z tej strony Naczelny Sklepikarz i dzisiaj porozmawiamy sobie o paleniu papierosów, a konkretnie o tym, jak robić to z klasą. No bo jeżeli ktoś już zdecydował się na tą fantastyczną przygodę z papierosami, no to warto robić to w dobrym stylu. Palenie papierosów, jak wiadomo, ma wiele zalet i właśnie tutaj chciałbym od tego zacząć. No pierwszą, najważniejszą może zaletą jest to, że palenie papierosów jest bardzo luksusowe, no i my paląc te papierosy komunikujemy właśnie ten luksus, który bije od nas, no bo przecież jeżeli stać nas na to, żeby puścić z dymem coś, co kupiliśmy za około 20 zł, nawet zrobić to i w tym samym dniu, w którym to kupiliśmy, no to świadczy o naszym wysokim statusie, no i możemy się wtedy poczuć niczym Blake Carrington z dynastii, no a wszyscy dookoła oczywiście bardzo dobrze to widzą i wiedzą. Drugą rzeczą to jest super wygląd. No jak wiadomo, dzierżąc w dłoni papierosa otrzymujemy w gratisie niezwykły luz. Ten nadgarstek zachowuje się zupełnie inaczej. No i komunikujemy taką pewność siebie, no i przede wszystkim nie mamy tego problemu, że nie wiemy, co zrobić z rękami. Ja na przykład dzisiaj muszę trzymać długopis, bo jestem osobą niepalącą, no a taki papieros załatwiłby sprawę, no i miałby jeszcze pewne dodatkowe korzyści, o których chętnie Wam powiem. No jeśli wydajemy dużo pieniędzy na papierosy, no to jak wiadomo, nasz budżet oczywiście nie jest z gumy. Mniej wtedy wydamy na inne rzeczy, które rujnują nasze zdrowie, na przykład wysokoprocentowe, wyskokowe alkohole. No i właśnie jeżeli będziemy kupować dużo papierosów, mniej pieniędzy będziemy mieć właśnie na te wysokoprocentowe trunki, które są, jak wiadomo, piekielnie niezdrowe i szkodliwe. No i dzięki temu pewnie troszeczkę też na naszym zdrowiu sobie zaoszczędzimy. Następną rzeczą to jest zapach papierosów. Może on się wydawać przykry i nieprzyjemny, no ale ma taką zaletę, że możemy nim przykryć inne zapachy. No wyobraźmy sobie, że jesteśmy na jakimś rodzinnym przyjęciu i ktoś na przykład poczęstuje nas brukselką jako dodatek do obiadu albo chałwą. No i my te nieprzyjemne smaki i zapachy, wydaje mi się, że spokojnie możemy zatuszować dwoma lub trzema papierosami po posiłku. Zapach brukselki czy chałwy pójdzie od razu w niepamięć. Na psychologii społecznej nauczono mnie super rzeczy na temat palenia papierosów, mianowicie to, że ta kara, która nas czeka, jest dosyć mocno odłożona w czasie, czyli skutki palenia papierosów zobaczymy dopiero za 10, 20, 30 lat. Jest to świetna wiadomość, no bo przecież nie działa to tak jak na przykład z muchomorem sromotnikowym, gdzie jeśli go zjemy, no to mamy pozamiatane w zasadzie chyba w tym samym dniu. No a tutaj będzie to kiedyś odłożone do świętego nigdy, także jest to też niewątpliwa zaleta. No i ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, że to palenie papierosów może wywołać u nas pewne cechy dystynktywne, takie bardzo charakterystyczne, na przykład zżółknięcie opuszków palców, koniuszka nosa, bądź tak jak miał mój wujek, jego siwy wąs, a konkretnie jego środek przybrał żółty kolor, bo mój wujek właśnie był wielkim miłośnikiem papierosów, no i ten środek jego wąsa wyglądał pięknie, niczym futerko małego kurczaczka. Psychologia koloru również wiele nam mówi o tym kolorze żółtym, więc my komunikując siebie tym kolorem też wysyłamy jakiś komunikat. No i żeby nie być gołosłownym i żeby nie zmyślać i nie gadać głupot, no to tutaj posłużę się psychologią koloru i przeczytam, że żółty kolor kojarzy się ze słońcem jak żaden inny. Może być obietnicą szczęścia i bogactwa. Dzięki temu utożsamiamy go z latem, z radością, ze szczęściem, ciepłem, z relaksem i z podróżami. No i następna rzecz, o której mówiłem na początku, przywodzi na myśl pieniądze, bo właśnie żółte jest złoto, więc może kojarzyć się z majątkiem i luksusem. Tak wygląda sprawa z paleniem papierosów. Jeśli zdecydowaliście się
regularnie to robić, no to tak jak powiedziałem na początku, warto robić to dobrze, warto robić to z klasą. Możemy oczywiście uderzyć tutaj w jakieś banały typu zapalniczki Zippo albo kupowanie papierosów Marlboro w miękkim, żeby było to jakoś bardziej stylowo i oryginalnie, no ale ja mam tutaj dla Was taki gadżet, który absolutnie przebija te wszystkie rzeczy. Zobaczcie, to jest taka niepozorna plastikowa butelka koniaku, wyprodukowana pewnie gdzieś w okolicach lat 70. i 80. w Związku Radzieckim. Tutaj mamy do czynienia, widzę, z marką Julius Cezar, pisane przez I. On tutaj na tej kontretykiecie jest widoczne, że jest trzygwiazdkowym koniakiem. Ja najczęściej, jeśli chodzi właśnie o ten gadżet, to trafiam na markę Robin, no ale niedawno trafił się Julius Cezar, z czego jestem bardzo dumny. No i zobaczcie, jeśli chcecie sobie zapalić papieroska, albo ktoś chce się od Was poczęstować takim papierosem, no to jak zrobić tutaj wielkie wrażenie? Robicie to w zasadzie jednym ruchem, zobaczcie. I ten jeden ruch sprawia, że przed nami pojawia się wachlarz pachnących papierosów, rozpościera się przed nami i przed osobą częstowaną niczym pawi ogon, robiąc niesamowite wrażenie, właśnie chyba takie jak taki ogon na samicy pawia. No i my sobie bierzemy tego papierosa, odpalamy, no i wszystkie oczy skierowane są na nas. Wierzcie mi lub nie, ale w czasach, kiedy jeszcze zdarzało mi się korzystać z papierosów i troszkę więcej z lokali gastronomicznych, nosiłem taką właśnie papierośnicę ze sobą w torbie. No i kiedy chciałem zapalić papierosa, no to właśnie w ten sposób to robiłem. I też z wielkim szczęściem i radością częstowałem innych, osiągając tak zwany efekt wowa-wiła. Takie papierośnice często zdarzają się na giełdach staroci, kosztują mniej więcej od 10 do 60 zł. Taka papierośnica, z tego co pamiętam, została użyta w teledysku Chłopaki nie płaczą. Świetna rzecz. Tu jeszcze pokażę raz na zbliżeniu. Łapiemy ostrość. Oj, proszę. I jeszcze raz Julius Cezar w pełnej krasie. Mam nadzieję, że film się podobał, że bawiąc uczył i ucząc bawił. Do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.